Tutaj, przy zarośniętym domku Profesor Magnoli. Witajcie z powrotem przy Pokémon Shield. Ma swoją własną arenę. Ogródek nawet ma. Ciekawe, że nie śpi w laboratorium tak naprawdę. Tu będziemy mogli pewnie później wędkować, hm? Ta muzyka tutaj jest taka bardzo fajna i spokojna. Czy to Pokémony, które już znamy w wodzie, czy... czy jakieś zupełnie nowe? Chyba rozpoznaję. Chyba już je widziałem gdzieś. Jeżeli to są te, które myślę. Taka ryba, którą łatwo zapomnieć, więc... ale istnieje już dawno, jeżeli to naprawdę te Pokémony. Ale dobra, chodźmy do Profesor Magnoli. Chcemy jakoś ją przekonać, żeby... napisała dla nas polecenie do... wyzwania arenowego, żebyśmy mogli w ogóle brać udział w... walkach na arenach i tak dalej. Bo w tym regionie nie jest to coś, co może robić każdy, tylko wybrańcy. To jest bardzo ciekawy szczegół. Spójrz, tam jest pani profesor! Wygląda jak profesor McGonagall. No i jak, babciu? Odkryłaś już wszystkie sekrety, które kryje Dynamax? O Boże, nie! Ta cała sprawa ma jeszcze tyle niewyjaśnionych pytań. Miałam nadzieję, że moja wnuczka przejmie moje badania, ale... no cóż... O Boże, przepraszam, nie zauważyłam, że mamy gości. Nazywam się Magnolia. Witajcie, młodzi trenerzy. A teraz wejdźmy do środka. Jest całkiem miła. Nie wygląda na taką, wygląda na taką bardzo srogą, starą jędzę. No, hop, mój drogi. Widzę, że Wullu zdobył kilka nowych przyjaciół. A ty musisz być Gloria. Ufam, że dostałaś od Sony Pokédex, który miała ci dać, prawda? Jestem pewna, że skompletujesz go w mgnieniu oka. No jasne, pani profesor, teraz kiedy jest mniej Pokémonów, to jasne, że go skompletuję. Ale to nie problem. I tak nigdy nie łapię wszystkich Pokémonów. I zawsze jestem zainteresowany tymi nowymi Pokémonami w danej edycji, więc pieprzyć te wycięte Pokémony, serio. Musisz już wiedzieć o fenomenie Dynamaxingu, prawda, Gloria? Profesor Magnolia robiła badania na temat fenomenu Dynamaxowego od wielu, wielu lat. I wymagana jest duża miarka zrozumienia tej rzeczy, jeżeli planujesz użyć Dynamaxingu do... pełności, kompletnie. Nie marnując potencjału. Więc tutaj znowu jesteśmy, Leon. Zawsze gada o Pokémonach. Są też inne rzeczy warte wiedzy, wiecie? Jak na przykład różne typy herbaty, które istnieją. O tym to moglibyśmy porozmawiać, pani brytyjska... staruszko. Hej, profesorze, czy mogłaby zrobić pani dla nas... czy mogła pani zrobić nam przysługę? Niech pani pomoże przekonać Lee tutaj, że jesteśmy gotowi, żeby brać udział w wyzwaniu arenowym. Ha, Leon, powiedz mi, dlaczego w ogóle nie chcesz za nich zaręczyć? Mógłbyś ich polecić, napisać im list polecający, prawda? Hop i Gloria dopiero zaczęli być trenerami Pokémon. Jest jeszcze tyle rzeczy, które musieliby się nauczyć. O Boże, czy twoim snem przypadkiem nie było sprawić, by każdy w regionie Galar stał się silnym trenerem? Czy tak nie było? Cóż, tak, tutaj się nie mylisz. To jest właśnie przecież powód, dlaczego w ogóle im dałem te Pokémony. No dobrze, w takim razie...
co powiesz na to? Jeżeli ci dwoje dadzą radę pokazać walkę, która jest tak niesamowita, że po jej obejrzeniu po prostu nie będę miał wyboru, niż podpisać im tego listu polecającego i polecić ich do wyzwania arenowego, to wtedy oczywiście będę musiał tak zrobić. I nie martwcie się, upewnię się, by wasze drużyny były w dobrym stanie, zanim walka się zacznie. Dobrze, będę czekał na dworze, Gloria. Próbna walka, no to jest dopiero coś. Wow, to jest ładny pokój. Tutaj fajna kuchnia z kafelkami, a tutaj prawdziwy angielski salon z kominkiem, z kanapą. No bardzo ładnie, nawet gazeta, której nie może brakować. I tutaj żółwik. Ten jego ząb. Squee! A to kto? To jest mąż? Pani Glory? Pani Glory, Pani Magnoli? Nie, jej ogrodnik, tak? Rób co rośliny chciałyby zamiast tego, co ty chcesz. Jeżeli będziesz miała to w pamięci, to roślina urośnie. Nie rozumiem tego zdania. Że dbając o rośliny, rób to, co roślina chce, zamiast tego, co ty chcesz, tak? O to chodzi. On wygląda tak, jak wyobrażam sobie doktora Watsona w książkach Sherlocka Holmesa. W filmach to Jude Law i Martin Freeman dobrze grali, ale jeżeli chodzi o książkowego Watsona, to właśnie tak go sobie wyobrażam, więc też tutaj pasuje. Ale dobra, próbna walka, zabierzmy się za to. Co tu jeszcze na górze jest? Biblioteka. A, to jest pewnie pokój Sony, tak? To musi być pokój Sony. Suszarka do włosów i taka szczotka jakby do prostowania ich. Leżą sobie po prostu na łóżku, nie zostały wypakowane. Tutaj widać... Czy to są rodzice? To chyba nie jest Sonia, to są chyba rodzice Sony, prawda? Widzę kobietę w rudych włosach, to mogłaby być jej matka, prawda? Co się w ogóle stało z jej rodzicami? I tutaj czapka. Sonia będzie pewnie jeszcze ciekawą postacią, ludzie. Ale dobrze. Wyjdźmy z ogrodu i stawmy się na walkę, żeby pokazać naszemu wielkiemu czempionowi, że jesteśmy gotowi, żeby stawić czoło areną. Pośpiesz się, Gloria! Musimy zacząć walczyć. No, zaraz zerdzewieje, jeżeli tutaj nie zaczniemy walczyć. Okej, więc... Będę największym, najsilniejszym, najświetniejszym trenerem Pokémonów na świecie. I żeby to zrobić, potrzebuję polecenia i pozwolenia, żeby brać udział w wyzwaniu arenowym. Uderz we mnie wszystkim, co masz, żeby udowodnić Li, że mamy to coś. Oczywiście. Kto jest na pierwszym miejscu u mnie? Jestem całkiem zainteresowana, by zobaczyć, jak ci dwaj młodzi trenerzy sobie poradzą w walce. Słuchajcie, wy dwoje. Powodem, dlaczego jestem niepokonany, jest to, że nauczyłem się z każdej walki, którą miałem do pokonania, do przezwyciężenia, w której w ogóle musiałem brać udział. To właśnie w ten sposób dotarłem tutaj, gdzie teraz jestem. Więc pokażcie mi coś dobrego w tej walce. Oczywiście. Masz to jak w banku. Niech legenda się tutaj zacznie, powiedział jeszcze Hop. Ciekaw jestem, jakie ty Pokémony złapałeś. Pewnie jakieś, których nawet tutaj na tych rutach nie było. Wulu to ty miałeś już wcześniej. No dobra, Kaoru. Stała się silniejsza. Ja i moja drużyna... No, przezwyciężymy ten test. No, na szóstym poziomie na pewno nie. Mój ptak, oskubię twoją owcę.
No może nie całkiem. Kiedy mogę dynamaxować? Przydałoby mi się teraz. Ale oprócz dynamaxowania jest jeszcze to inne, co nie? Jest jeszcze inna forma wzrostu, gdzie Pokémony też trochę chyba inaczej wyglądają, czy coś takiego. Ciekaw jestem, kiedy o tym zaczniemy mówić. Spróbujemy kilku Pokémonom dać podczas tej walki szansę, zależnie od tego, ile w ogóle Hop ma tych Pokémonów. O, coś czuję, że jeżeli Majime teraz wezmę, to będzie level up następnym, no będzie 12 poziom niedługo i będzie można być może zobaczyć już pierwszą ewolucję, jeżeli wtedy będzie ją miał. Wszyscy dostają poziomy. Sobble teraz jest wysłany do walki, więc... Jumper! Niech Jumper skoczy. I pokaże, jak to jest być elektrycznym psem. Już tego psa elektrycznego w trzeciej generacji lubiłem, to tutaj jeszcze ciekawi. Ciekaw jestem ewolucji. Nuzzle! Dobra, różnica poziomów jest. Cóż, spójrz tylko na siebie. Nauczyłaś się typów. Chyba to powiedział. Dobra, to teraz weźmy sobie Tackle, skoro Sobble jest paraliżowany. Może będzie miał szansę... Może my będziemy mieli szansę, żeby się zatrzymał. Dobra, będziemy spamili po prostu Nuzzle. Skoro cały czas... On dalej będzie atakował, to może lepiej tym, co więcej obrażeń zadaje. Chociaż nie zadaje aż tak wiele więcej, co nie? No, on się obronił teraz. Po prostu spammy tym teraz. A, w końcu paralizacja się udała. Sobble, kiedy ty będziesz ewoluował, mój drogi? To może potrwać teraz wieki. Dobra, wiesz co? Nie będziemy się wygłupiali. Niech Majima to teraz dokończy. On będzie trochę mniej potrzebował uderzeń. Chyba nawet na jednym uderzeniem teraz mógłby załatwić Sobla. A przecież potrzebujemy też tych punktów doświadczenia, więc... Niech będzie Branch Bulk. I co teraz powiesz, Hop? Naprawdę jesteś gotowy już? One tak jak się fajnie podświetlają, zanim krótko zanim wrócą do... krótko zanim wracają sobie do Pokébola. To jest następny. Rocky D. Zachowam aktualnie Majime. To będzie bliskie, ale dokładnie takie walki lubię. Że to twój ostatni Pokémon. Okej, Rocky D. O nie, jego efekt mnie wystraszy zaraz. Uderzę Taunt. Może zacznie mnie wtedy bić i... No i co? Będzie po prostu bezmyślnie atakował. Co mi to w ogóle dało? Nic. Ale Scratch czy Branch Poke? Nie, napisali mi tutaj, że Branch Poke nic nie daje. Dlatego nie będzie Scratch. Poop! No, zakończ to Majima. Trzy Pokémony on miał, my użyliśmy też trzech Pokémonów. Nie musimy używać więcej. Będzie teraz uczciwa walka. A nie tak, że gość ma jednego Pokémona, my używamy sześć czy coś takiego. Jak to zazwyczaj jest robione. Och, przegrałem. Ale nie oczekiwałem niczego innego od mojej największej rywalki. Zbyt optymistycznie to bierzesz, mój chłopie. I nawet idealnie rzuciłem moim Pokébolem. Dźgnięcie przegranej i uciecha zwycięstwa. Myślę, że przejście i przeżycie obu tych stron medalu jest kluczem, żeby stać się silniejszym, prawda?
Przegrywać, zwyciężać, przegrywać, zwyciężać. To jak ja w Super Smash Bros. Na online. Gloria, hop! Po zobaczeniu waszego meczu... Po zobaczeniu waszej walki... Myślę, że nie mam innego wyboru niż... dać wam polecenie na branie udziału w... w wyzwaniu areny. Polecenie czempiona. List polecający. Dziękuję bardzo. To było ciężkie. Tak, dzięki Lee. Przysięgam, że wygram moją drogę do... moją drogę przez wyzwanie arenowe. Żeby w końcu móc ciebie też wyzwać. Żeby cię dogonić. Oboje jesteście być może całkiem młodzi. I jeszcze dość szorstcy na... na rogach, tak jakby, nieokrzesani. Ale to była naprawdę porządna walka. Charizard i ja czuliśmy wielką ekscytację. Za każdym razem, i kiedy uderzaliście każdą komórką w naszych ciałach. Hop, zawsze gubiłeś się, czy tam wczuwałeś się bardzo mocno w rzeczy jak idealnie rzucanie pokebolem. Rzeczy, które nie mają nic wspólnego z prawdziwą siłą. Szczerze, martwiłem się, że ta obsesja do nonsensu nadal w tobie tkwi, ale wygląda na to, że naprawdę urosłeś w sile, młodszy bracie. I chciałbym zobaczyć również więcej ekscytujących walk pokemonowych z twojej strony, z twoim udziałem, Gloria. W porządku, Gloria. Ty i ja jesteśmy... no, idziemy, żeby złapać następny pociąg, który pojedzie bezpośrednio w stronę tytułu czempiona. Absolutnie. Im więcej będziemy walczyli, tym więcej nasze pokemony będą rosły w sile. He? Co to? Zauważyłeś spadającą gwiazdę, zanim zaczęła spadać. Przypadek, że akurat dwie rzeczy upadły? Że jedna rzecz rozbiła się na dwie? Gloria, spójrz na to. To... gwiazdy życzenia. Tak jakby. A skoro jest nas dwoje, to każdy powinien wziąć jeden dla siebie. Wishing Star. No, to może się przydać. Kamień znaleziony w regionie Galar. Z tajemniczą mocą. Powiada się, że twoje marzenie mogą się zrealizować, jeżeli jeden znajdziesz. Okej, moim marzeniem jest, żeby... No, nie wiem jeszcze, co marzę, ale jeszcze się domyślę. Mając jeden z tych, mój Pokémon może dynamaxować. To będzie masywne, tak. O, czyli to jest kamień, dzięki któremu można dynamax robić? Świetnie, co za przypadek. Tak, zaufanie do siebie sprawia, że możecie coś takiego osiągnąć. Powiadają, że... gwiazdy życzenia spadają... u nóg tych, którzy naprawdę mają silne życzenia w swoich sercach. Będę największym, najwspanialszym trenerem na świecie. Najlepszym, najlepszym, najlepszym na wszystkich regionów na całym świecie, który kiedykolwiek chodził po tej ziemi. Ile razy to powiedziałem? No trzy, więc moje zdanie, moje życzenie teraz powinno się spełnić, prawda? Nie bądź głupi, hop. Te gwiazdy są zrobione z... czy mają... no są tak jakby. Są z bardzo ciekawego i tajemniczego rodzaju kamienia, który ma w sobie nieznaną moc. Są jednym z najbardziej cennych surowców w całym regionie Galar. Ale nie zrobią nic dla ciebie w tym stanie. Musisz dać je mi. Teraz i ja już o to zadbam, żeby zaczęły działać. Okej, więc.
Przecież w końcu to pani tutaj dużo pracowała i dużo badała fenomen Dynamaxu, prawda, pani profesor? Więc proszę, daj Glorii i mi potęgę do Dynamaxowania naszych Pokemonów. Najpierw musieliśmy stawić czoło temu szalonemu Pokemonowi w Slumberweald, a teraz to. To naprawdę odczuwa się, jakbyśmy już teraz zostali złapani w przygodzie naszego życia. Rozumiem twoją ekscytację, młody, ale zbyt bardzo się nie podniecaj. Zachowaj twoją energię na twoją jutrzejszą podróż. Czyli to rzeczywiście kamienie, które umożliwiają Dynamaxing. Wygląda na to, że przybyłam w odpowiedniej porze na tą całą ekscytację. Hej, dlaczego nie zjemy obiadu? Musicie być głodni, prawda? A ja totalnie ostatnio wpadłam w obsesję robienia najnowszych popularnych, uwielbianych tak jakby rodzaj curry. Curry on rice! Najlepsza funkcja tej gry. Już nie mogę doczekać, kiedy będę gotował. Mają nawet curry dex. Ach, nareszcie ranek. Więc nadszedł czas na naszą podróż. Początek naszej przygody. No, dzień dobry, młodzi... wyzwańcy areny. Hop, czy to prawda, że spotkaliście Pokemona, którego nie potrafiliście rozpoznać? Czy jest coś więcej, co moglibyście mi powiedzieć na jego temat? Cóż, była ta dziwna, gęsta mgła i ten jeszcze dziwniejszy Pokemon się wtedy pojawił. Gloria próbowała z nim walczyć, ale wtedy z jakiegoś powodu nagle oboje straciliśmy przytomność. To było naprawdę dziwne i te wszystkie wspomnienia są takie trochę mgliste. Aha, gra słów. No to dopiero świetne z was źródła informacji. Serio, naprawdę nic nie możecie mi wielkiego powiedzieć? Gloria, hop, one są dla was. Dynamax Band, profesor Magnolia dała ci to coś i włożyła ci na nadgarstek. Od teraz możemy Dynamaxować, to będzie ciekawe. To są obręcze Dynamax. Zrobiłam je z tych gwiazd, które znaleźliście poprzedniej nocy. Albo umieściłam te kamienie w środku. Tak, żebyście mogli czerpać ich potęgę. Dziękuję, pani profesor, to genialne! Jest dokładnie jak ten, który ma Lee. Teraz możemy również Dynamaxować nasze Pokemony. Boże! Nie marnujesz czasu, prawda? Myślę, że to nie będzie dla ciebie aż tak łatwe. Jest sporo warunków, które muszą zostać spełnione. Jeżeli naprawdę chcesz, by twój Pokémon Dynamaxował i przyjął gigantyczną formę. Ale nie obawiaj się. Idź do wiele różnych miejsc i spotykaj wiele różnych Pokémonów. To pomoże ci wypełnić Pokédex również. Legenda mojej podróży w końcu się zaczyna. Dalej, Gloria. Chodźmy na stację. Co mogę teraz zrobić na Y? Ecom. Okej. Złapałem sobie Jumpera. Na rucie 2. Że niby do mamy wysłaliśmy to, tak? To ciekawe. Ogólnie, co zauważyłem... Tutaj w menu możemy wybrać Mystery Gift. Czy mogę coś dostać już teraz?
Aha! Wiedziałem, że coś będzie. Zawsze, gdy wychodzi jakaś nowa gra Pokémon, to jest jakiś Pokémon, który, który dają jako prezent. I tym razem jest to Miał. Ale Miał, którego można dynamaxować. Jeżeli dobrze przeczytałem. Ha, ale nie wiem, czy chcę Miała. Dobrze go mieć, ale nie trzeba go mieć, to w końcu Miał. Ale dobra. Lepszy... Kozak! Kozak! Dlaczego tam jest napisane Kozak? Czy to ktoś, kogo znam? Czy to są jakieś wiadomości ze społeczeństwa czy coś? Z mojej listy znajomych? Dlaczego tam jest napisane Kozak? No dobra. Dziwny Pokémon w Slumbering Wild. Nie wiem, ale daje mi to nieprzyjemne, dziwne uczucie z jakiegoś powodu. Coś czuję, że ona naprawdę będzie naszym detektywem tutaj i będzie próbowała odkryć, co się dzieje właśnie z tym Pokémonem. W końcu też silną trenerką musi być, skoro była rywalką wielkiego czempiona. Nie obawiaj się teraz. Idź do różnych miejsc i spotykaj różne Pokémony. To ci pomoże zapełnić też Pokédex. Tak to przed chwilą już mieliśmy. Więc po prostu wyruszajmy. Jedna jeszcze rzecz, Gloria. Mam dla ciebie wielką radę. Wiesz, jak czasem widzisz Pokémony chodzące po trawie, co nie? Jeżeli będziesz ruszała się naprawdę wolno i przykucniesz, to te Pokémony nie będą cię nawet... nie będą zwracały na ciebie uwagi. Ale z drugiej strony... jeżeli na nie gwizdniesz, możesz być pewna, że... dostaniesz ich uwagę. Okej. Wciśnij lewy przycisk, żeby gwizdać. No. Dzięki, ale to nie jest... Myślałem, że to koniec tutoriala. Pamiętasz? Wedgehurst Station, prawda? Tam, gdzie spotkaliśmy wcześniej... Gdzie odebraliśmy wcześniej Lee. To będzie naszym celem. Ale co to za wyścig, skoro ja nawet nie mogę cię dogonić. O, o, o! Zigzagoon! O, o! To jest... Zigzagoon w formie Galar. Ucieszyłem się, gdy go zobaczyłem, że też Pokémony, które nie są z pierwszej generacji, również mogą dostać formy, no inne formy, tak jak forma Alola, to tutaj forma Galar. Mam nadzieję, że jest więcej Pokémonów, które są z, no, są z innej generacji tak jakby, niż pierwsza i będą takie miały, na przykład z drugiej, trzeciej, czwartej. Świetna rzecz. O, idealnie, idealnie, mogę teraz rzucić. Nie wiem, czy wezmę go do drużyny tak na stałe, ale zobaczymy, jeszcze się zastanowimy. Bo to jest naprawdę rzadki Pokémon, na to wygląda. Zigzagoon został dodany do Pokédexu. Mroczny i normalny, to są jego typy. Ja byłem fanem Zigzagoona już w jego normalnej formie, a tutaj wygląda jak taki więzień, więc jak można by go nazwać? Kolor sierści daje mi tylko jeden pomysł na imię, tak naprawdę. Nie mogę odpuścić tej szansy. Black Wheel. Czyli mój ulubiony prokurator z serii Ace Attorney. Można go spotkać w moim zagrajmy z Phoenix Wright Ace Attorney. Duel Destinies. Zapraszam do tego let's playa, jeśli ktoś chce się zapoznać z tą grą. Bardzo świetna gra fabularna. Ale kogo by się pozbyć? No naprawdę nie chcę nikogo się pozbywać. Na razie niech Black Wheel zostanie gdzie jest. Czyli w boksie. Tam go ześlemy. Ale dobra. To złapaliśmy kolejnego Pokémona i teraz możemy wyruszać do prawdziwej przygody. To nie był wcale aż tak długi tutorial. Potrwało mniej chyba niż
dwie godziny nawet, albo po prostu dwie godziny. I można było całkiem ładnie to wszystko przeskoczyć. To jest ciekawe, że on tutaj też po środku drogi może chodzić. Ale no, bardzo fajna sprawa. Ty nie jesteś nowym Pokemonem, nie? To jest ta wiewiórka, tak. O, patrzcie, wybiegł za mną. Ale bardzo dobrze wyszedł tutaj tutorial. Błędy ze Sun i Moon zostały tutaj wyprostowane, bo tutorial jest przyjemny do grania, nie nudny, można go szybko przeskoczyć, przewinąć, jeżeli się gra po raz któryś albo nie potrzebuje po prostu tutoriala. Bardzo ładna rzecz. Hej, Gloria! Nigdy nie pokonasz mnie, jeżeli będziesz w takim tempie szła do stacji. Wiem, gdzie to jest, mój drogi. Jak wsiądziemy do pociągu, to będzie koniec naszej wielkiej zabawy w tutorialu. Idziemy teraz do dużego miasta. No więc, koniec tego, Gloria. Ile złapałaś? Ja złapałem bardzo specjalnego. A ty? O, złapałaś też tylko jednego. No, to się zgadza. Jako, że jesteśmy rywalami, to chyba uczciwe. Dostajemy Swift, czyli dobrze, że kogoś złapaliśmy. Ten wyścig, który miał na myśli, tutaj chodziło o wyścig łapania Pokemonów, a nie wyścig, kto będzie szybszy. Okej, rozumiem. To jest TM, czyli atak, którego możesz nauczyć Pokemona. To jest Swift, bla. Nasze wyzwanie arenowe rozpocznie się w Motostoke. A nasz pociąg czeka, więc chodźmy. Tak, chodźmy. Wszystko załatwione. Nie będziemy nic żałowali, jeżeli teraz odjedziemy. Nie tak szybko, wy dwoje! O, mama i mama. Co ty tutaj robisz, mamo? Wiedziałam, że ten dzień kiedyś nadejdzie, od momentu, kiedy wybrałeś Sobla na swojego partnera, kochanie. Profesor Magnolia była na tyle miła, żeby dać nam znać, że wyjeżdżacie. W przeciwieństwie do was. Więc tutaj mały prezent na drogę, tak? Cały zestaw, który potrzebujecie do kempingu. Będziemy mogli od teraz namiot zrobić i spać wszędzie, czy co? Obojętnie, co się stanie tam na dworze. Jeżeli wy i wasi partnerzy będziecie ze sobą współpracowali, wszystko będzie w porządku. Dziękuję, mamo. Pomyśl tylko, jak bardzo jesteś szczęśliwa, będąc mamą pierwszego duła czempionowych bratów. Ty jesteś już trochę za bardzo do przodu, hop. Bo ja z pewnością będę następnym czempionem, zobaczysz. Oczywiście, że będziesz, kochanie. W każdym razie, dobrej zabawy tam na waszej przygodzie. I uważajcie na siebie. Możecie wrócić do domu lub odwiedzić nas w każdej chwili. Więc będzie wszystko w porządku. Życz nam powodzenia. Nie, żebyśmy go potrzebowali. Chyba powinienem przetłumaczyć życz nam szczęścia, a nie powodzenia. Jest tam na dworze masa genialnych trenerów i Pokemonów, które na nas czekają. Moja ekscytacja aż uderza mi do głowy. I nie mogę się powstrzymać, żeby wskoczyć do tego pociągu, Gloria. No dalej, chodźmy. Okej, mój drogi. Czas wyruszyć w tą ogromną przygodę. I w końcu zapoznać się na serio z Pokémon Sword i Shield. Motostoke jest otoczone ogromnym, dzikim obszarem. To dopiero widok. Wszędzie, gdzie spojrzysz, są dzikie Pokémony. Chodzą sobie po prostu wszędzie. Na dodatek można wszędzie kempować, jest dużo miejsca na łowienie ryb. Och, jak mógłbym się kiedykolwiek tym wszystkim zmęczyć? No i jesteśmy na miejscu. Hej, panie mistrzu stacji! Czy to nie jest ta Wild Area? Dlaczego się tutaj zatrzymaliśmy?
Tak, to jest stacja kolejowa dzikiego obszaru. Dziczy, powiedzmy po prostu dziczy. Nie ma mowy o pomyłce. Przykro mi ci to mówić, ale tutaj zatrzymujemy pociąg. Przez to, że wulu są na torach kolejowych. Nie ma czym się martwić, przecież to jest genialna szansa. Genialna? Dzicza jest ogromna i dużo tam Pokemonów, z którymi można walczyć. Wiesz, o co chodzi, prawda, Gloria? To jest najlepsza możliwość, żeby stworzyć naprawdę ogromną, świetną drużynę. No tak. Wild Area. Czas się temu przyjrzeć. Zobaczyć, co to jest i jak rzeczywiście to wygląda, z czym to się je. Hej, czy ty i Pikachu macie... O nie, pomyliłam się. Nie myśl o mnie. Pikachu? Hej, czy ty i Eevee masz... Wiedziałem! Masz doświadczenie Let's Go z Eevee, prawda? Mam nadzieję, że będziesz miała kolejne doświadczenie Let's Go z tym Eevee również. Jest! Dzięki! Kocham cię! Gro, jesteś świetna! Miałem nadzieję, że coś takiego się zdarzy. Ach, Eevee jest moim ulubionym Pokemonem wszechczasów i jego ewolucji. To... I przez to, że mam Let's Go Eevee, że mam tą grę i grałem w nią dość dużo, mogę tutaj też dostać Eeviego dzięki temu. Już właśnie tak coś podejrzewałem, gdy zagadałem do tej kobiety, która mówiła coś o Pikachu i wtedy, że się pomyliła, to właśnie tak myślałem, że jak zagadam do tego drugiego, dostanę Eeviego. Ale jak ja mam go nazwać? To jest męski Eevee. W co mam go w ogóle zmienić? Aktualnie nie dam mu żadnej nazwy. Ale wyślę go na boks aktualnie, później się o niego postaramy. Eevee, którego ci dałem, jest specjalny, wiesz? Definitywnie będziesz mogła go dynamaxować. Eevee, który może nawet dynamaxować, świetnie. Mogę sobie usiąść nawet. Jeszcze się zastanowię, w co ewoluować Eeviego i kiedy go do drużyny dodać. I jak go nazwać w ogóle. To będzie świetne. Wygląda na to, że moje dzieci dają niektórym ludziom, którzy mieli doświadczenie Let's Go, różne rzeczy. Ale co na świat jest doświadczeniem Let's Go? Czy masz jakiś pomysł, co to jest? A on daje nam wskazówkę na ten temat. Spotkasz silniejsze dzikie Pokemony, im głębiej będziesz w dziczy. Jeżeli będziesz się czuła, żeby dać sobie spokój od walki, to po prostu użyj lalki. Czyli dzięki temu można uciekać, tak? Okej, czyli no, żeby nas Pokemony nie atakowały. Dzięki. Ale u ciebie mogę kupić Pokebale, prawda? Tak, mogę już kupić Pokebale. To chciałbym kupić sobie z... 15 chciałem kupić. Tyle powinno starczyć. Jestem ciekaw, jakie Pokemony tutaj znajdziemy. Już mam dużo Pokemonów i teraz jeszcze Eeviego dostałem. To może być grube. To może być grube. Big Ben w oddali. No dobrze, ludzie. W następnym odcinku zobaczymy sobie, jak... będzie wyglądało w dziczy, jak to w ogóle działa i z czym to się je. Ale już jedną nową funkcję widzimy, gdy jesteśmy w dziczy. Możemy wolno kamerą obracać. Wolno nie w sensie, że w powoli, tylko wolno, że mamy wolność sterowania tą kamerą. Tylko jest... jest wszystko w porządku, no. Więc ludzie... Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty i następny odcinek będzie ciekawy. Bo teraz zaczyna się prawdziwa rozgrywka.
Na razie i cześć.